Dzień dobry, witam Was ponownie w prezentacji talii kart Tarota. Dzisiaj miałam ochotę nagrać kilka tego rodzaju prezentacji na drugi odcinek Vikings Tarot. Karty wydane przez Lo Scarabeo, włoskiego wydawcę talii kart. Kartonik karty około 7x12 cm, również wyjątkowe wydanie. Dosyć specyficzne. Jeżeli jesteście miłośnikami takiej estetyki, to zapraszam serdecznie, obejrzyjcie, może się zainspirujecie. To, co mogę powiedzieć, to w sklepiku 8.com.pl otrzymacie jeszcze małą białą książeczkę, a właściwie recyklingową książeczkę z interpretacjami kart po polsku, ponieważ tutaj jest standardowo. Książeczka w oryginale od wydawnictwa Lo Scarabeo wydana jest w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, zaprezentowanym rozkładem takim autorskim do tej talii. I jak zwykle mała broszurka prezentująca skrótowe opisy znaczeń kart. Można się zapoznać, no ale reszta roli pozostaje po naszej stronie jak zawsze. Talia kart ma tutaj swoją tytułową kartę. Z zaprezentowanym rewersem, no wyjątkowo fajnym rewersem. Bardzo ładne karty. To jest lekki połysk. One są też i w grubości, elastyczności bardzo, bardzo standardowe. Nie są to mega grube karty, jak ja to mówię, deski czy śliskie tafle lodu. Po prostu wygodne do tasowania elastyczne karty, no, które będą się ścierać. No, umówmy się, będą się ścierać. Ok, nie wiem, czy mam ją poukładaną. Przypuszczam trochę, że no tak, ale dobra. Jeszcze na koniec reklama wydawnictwa. Klasycznie, tutaj niczego się specjalnie nie spodziewamy nowego. Oglądamy wszystkie karty, bo tylko to pokażę, co tutaj jest. No i tak, arkana wielkie, karta głupca. I kochani, tutaj nie ma opisu słownego, fool, głupiec, w jakimkolwiek języku jest, tylko numeracja z góry i z dołu. Przyjrzyjcie się, pomyślcie. A może będę to odwracać, bo się pomieszają. Teraz tu jest karta maga. Płanka. Cesarzowa. Cesarz. Kapłan, może mędrzec, jak tutaj można nazwać tego, taki wizerunek. Dobra, idziemy dalej. Są kochankowie. Rydwan. Tutaj jest karta siły. Taki wielki kot. Próbuję go podźwignąć. Pustelnik. I koło fortuny. Sprawiedliwość. Tutaj taka waga stoi. Wisielec trzymany za nogę. Golusienki z pępowiną nieodciętą. Nietypowa karta tutaj śmierci. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża. Ta gwiazda z tym księżycem. Księżyc, słońce,
jak rydwan troszeczkę. Odrodzenie, karta świata. Człowiek jest tutaj taki kontynent, nie wiem, ziemią. As kielichów był tutaj pierwszy. Idziemy, kielichy są numer oraz taki symbol, znaczek kielicha, puchara czy kubka. Trójka, trzy piękne kobiety, lekko im i dobrze. Tu czwóreczka, taki klasyk. Piątka tak samo bardzo klasycznie. Szóstka. Siódemka kielichów. Też bardzo klasycznie. Osiem kielichów. Aha, tu już odwrócone, ale nie rzucone, czyli porzuciłem. Idę gdzieś indziej po coś innego. Dziewięć kielichów. Dziesięć. A coś mi się wydaje, że jest trochę pomieszane, bo zobaczcie, mamy tutaj... Ach nie, to jest paś kielichów z mieczem. Im i kielichem. Tutaj rycerz kielichowy. I to jest też taki symbol konia. Tam takiego hełmu. A to zaraz sobie spojrzymy na tych dwóch. Tak. Taki oto ten rycerz. Królowa kielichów i król kielichów, czyli w zasadzie piją do siebie, że tak powiem. Toast, król wznosi toast, chciałam powiedzieć. Dobra, to teraz pieniądze, as, taki oto as i denar tutaj na dole i numer, o tutaj mieszanie. We dwójkę, trójka, proszę, też klasycznie, też, czwórka, piątka, szóstka denarów, siódemka denarów. No ciekawa karta, naprawdę. Dziewiątka, może troszkę przyspieszę, bo może ja za dużo mówię. Więc albo wyłączyć dźwięk, albo przyspieszyć, albo spowolnić, no cokolwiek tam opcji w tym, na tym YouTube jest sporo. No to mamy teraz pazia denarów i dla niego ten denar to słońce chyba nad nim, jak aureola nad głową. Rycerz jedzie na świni, na dziku, chyba na dziku. Taki. No i jaka królowa denarów? To do tego króla denarów nijak nie pasuje, nie? No bo cóż, król denarów, on piękny nie musi być. On wie tylko, jak pieniądz zrobić, jak pilnować spraw ziemskich i się zabezpieczyć. Królowa denarów. Dobra. Następne to mamy tutaj buławy. As buław. Dwójka buław. Tutaj między dwoma drzwiami, tutaj jest trójka, czyli te buławy jakkolwiek wyglądają, albo jako te kije, albo jako te drzewka, pomiędzy którymi stoi. Tak to jest tutaj zinterpretowane. Tutaj klasyczne buławy w czwórce, pięknie zrobione. Piątka buław, o rany. Tu już jest rzeczywiście pokazana fizyczna również walka.
Są tu pięć konarów wbijających się. Szóstka. Zaraz, nie tak, bo się to pomiesza. Siódemka, ósemka. Asertywność taka. I tutaj te buławy jako młode drzewka jakieś takie. A ósemka z kolei tak. Zaskakująca jest nieco talia. Ja jej nie używałam jeszcze w ogóle. Dziewięć buław. Dziesięć buław. Dobra, i teraz karty osobowo przytulimy wszystkie, żeby sobie popatrzeć. Wola Boga, jaki ten buławowy. No dzikus nie z tej ziemi. Paś buław. Rycerz buław. Jakiś powolny ten rycerz buław, wszędzie pędzi. Królowa buław, no rzecz jasna. Seksowna, piękna kobieta, rywalka, jakich mało. Nie boję się pokazać, jaka jestem, robię to, co uważam. No i ten król buław. Dobra, własne trzeba mieć przemyślenia, proszę sobie samemu pomyśleć. Idziemy do mieczy, to as mieczy. As mieczy, dwójka mieczy, między dwoma drzewami mężczyzna i kobieta. Trójka mieczy. Niezręczna jakaś sytuacja nastała. Czwórka mieczy. Leżę i myślę, jestem gotowy wstać, chwycić za ten miecz, jak już wszystko przemyślę i albo ozdrowieję. Piątka mieczy. Wezmę wszystkie karty do rąk. Sześć mieczy. Siedem mieczy. Osiem mieczy. No proszę, ale jak to osiem mieczy jest pokazane? Ktoś ogranicza przez, albo się gdzieś tutaj pętamy w przejmowaniu się kimś. Myślimy o kimś i przejmujemy się jego opinią, co myśli. No mniej więcej tutaj dziewiątka mieczy w nocy. 10 mieczy, no tutaj trochę ogniście, ostro wszystko się dzieje, co najgorsze. Paś. Rycerz mieczy. Królowa mieczy, no też całkiem ładne te królowe są. I tutaj tak samo. I król. Król mieczy. No dobrze, kochani, tak wygląda talia. Pozbieram, pozbieram, pozbieram. Ojejku, się rozjechało. Fajne karty, szeleszczące, niezbyt błyszczące. Będą się, przypuszczam, wycierać, ale naprawdę ciekawa talia kart. Chcecie, to popróbujcie z tą talią kart. To chyba wszystko w tym odcinku. Myślę, że prezentacja to po prostu prezentacja. Wy już sami musicie skomunikować się ze swoją intuicją, ze zmysłem estetyki. No tak jak czujecie. Czy to Wam się podoba, czy się to Wam nie podoba. Taka talia kart Vikings Tarot. Dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie do następnych filmików. Miejcie się dobrze. Pa, pa.